Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko. Wiosną obiecałem, że będę częściej pokazywał amerykańską prowincję. Byłem wówczas na farmie truskawkowej. W lipcu zaprezentowałem winnicę w stanie Virginia. A dziś kolejna farma, bo w pełni sezon na brzoskwinie, śliwki, maliny czy jeżyny. Popatrzcie. Amerykanie kochają farmy, to można powiedzieć taka odskocznia dla mieszkańców wielkich miast, którzy w weekendy wsiadają do samochodów i całymi rodzinami odwiedzają amerykańską prowincję. Wybór jest spory, jest w czym wybierać. Za wstęp na niektóre farmy trzeba zapłacić, na inne nie są atrakcje dla dzieci. Najważniejsze jest jednak to, że każdy może sam zerwać sobie owoce czy warzywa, płaci za nie więcej, ale wie, że dojrzewały na drzewie czy krzaczku. Według badań Instytutu Gallupa już niemal połowa Amerykanów aktywnie poszukuje organicznej żywności. Z zestawienia wynika, że największą obsesję na punkcie zdrowego jedzenia mają mieszkańcy San Francisco, Sacramento, Bostonu, Seattle, Portland, Filadelfii czy właśnie Waszyngtonu. Pewnie dlatego w okolicy amerykańskiej stolicy jest wiele takich miejsc. W Ameryce zapanowała moda na organiczną żywność i mieszkańcy USA coraz rozważniej podchodzą do żywieniowych wyborów. 20 lat temu w USA istniało około 1700 lokalnych rynków, obecnie dobrze ponad 8000. Jeden z nich jest niedaleko Białego Domu. Raz w tygodniu zjeżdżają do stolicy USA farmerzy, głównie ze stanów Maryland i Virginii. Mówiłem o tym w jednej z poprzednich moich relacji. Jeżeli nie widzieliście, zapraszam, możecie zobaczyć ją również na moim kanale na YouTubie. Jeżeli ktoś jesienią wybiera się do USA, to polecam farmy dyniowe. W okresie zbioru dyni, bardzo popularnych w Ameryce, farmy zamieniają się niemal w centra rozrywki, bo oprócz dyń są przejażdżki traktorem, skakanie po sianie, można popatrzeć na zwierzęta. Amerykanie uwielbiają takie atrakcje, warto naprawdę zobaczyć takie miejsce. No, nawet jeżeli ktoś w USA chce oglądać głównie wielkie amerykańskie miasta. Serdecznie pozdrawiam z gorącej Virginii. Widzicie, tak wygląda lato w tej części USA. Na wschodnim wybrzeżu naprawdę panują wielkie upały. Kłaniam się nisko, do zobaczenia i usłyszenia. Paweł Żuchowski.